będąc młodą lekarką, która wraz ze swą rubieżą znalazła się znowuż na wirażu epoki. Wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie troszkę zbaraniałym. Dzień dobry, pani doktor. Chciałbym, żeby mię pani doktor zrobiła kontrol głowy. Chętnie. A w jakim temacie? W temacie amnestii, bo niedawno spadłem z drabiny, wyrżyłem się w łeb i od tej pory miałem we łbie in blanco. Rozumiem. Zatrata pamięci. Tylko, że naukowo nazywa się to nie amnestia, ale anamnezja. Mnie tam wsio równo, może być Indonezja. Zbadałam pacjenta palpacją i opłukiem. Zajrzałam mu wziernikiem do oka. Po czym ujęłam mu głowę obrącz i mocno potrząsłam. Proszę pana, jeszcze troszkę chlupocze, ale nie groźnie. Myślę, że jest pan na dobrej drodze. A kiedy pan spadł z tej drabiny? Będzie jeszcze za późnego gierka. Ho, ho, ho. To kawał czasu. A kiedy pan się ockuł? Dziś rano i z tym pierwszym krokiem przyszłem do pani doktor. O, to mię sprawia zaszczyt. Zaraz panu wykonam epikryzę i zabezpieczę terapię. Ale może jeszcze najpierw przybliży mię pani doktor aktualną sytuację, bo jestem jak ta baka za rogiem. Miłą chęcią. Otóż po gierku nastał taki jeden tłusty, a potem jeden generał, a potem stan wojenny. O rany, no i co? I nic, a potem trach. I komuna się zawaliła. Ło matko, że też mnie przy tym nie było, że tego nie dożyłem. To już nie ma komuny? Ha, jakby tu panu powiedzieć, właśnie tak wraca. Ło kurczę, zamach stanowy zrobiła. Skądże znowu? Ludzie ją same wybrali. Jak? Ludzie to one też mieli w głowach tę Andaluzję? Anamnezję. Widać mieli. A jak komuna teraz rządzi? Frontem do demokracji, od kuchni do przodującego ustroju. Na głos do gospodarki rynkowej, ciszkiem do nakazowo rozdzielczy. Tu ministra czy wojewodę zdejmną, tu radę nadzorczą obstawią. Tam znowuż cłem i ceną porównawczą dołek podkopią. O. A ludność nie protestuje? Owszem, strajkuje, ale już w innym temacie. A ostatnio Sejm zapodał, że najlepszy dla nas to był Pakt Warszawski i że do spraw zagranicznych mają się wrócić dawne towarzysze. To po co ja się budziłem z tej anatomii? Oj. Anamnezji. Dobrze, że mnie pan przypomniał. Przejdźmy zatem do terapii. Na głowę będzie pan robił okład z nadmanganianu potasu. Na krążenie. Pani doktor, a może by mnie pani lepiej wyrżła w łeb, żebym się znowu zapadł w autonomię? Anamnezję. A proszę bardzo, młoda lekarka zawsze staje do pacjenta otworem. Co powiedziawszy, pobram zaplecza tasak medyczny, sztukłam go po głowie. Pacjent osunął się do niebytu, potem otwarł oczy i zaczął powtórnie baranić. Dziękuję stukrotnie. To przynajmniej nie będę się denerwował. A kto ja jestem, jak ja się nazywam, a gdzie tam, którędy do Europy? Gdy pacjent z dziecięcą radością oddalał się pogumnie, pozazdrościłam mu znienacka, a może by też sobie medycznie zaaplikować chwilową anamnezję i obudzić się na kolejnym wirażu epoki. Do usłyszenia. Przypomniał. Przejdźmy zatem do terapii. Na głowę będzie pan robił okład z nadmanganianu potasu. Na krążenie. Pani doktor, a może by mnie pani lepiej wyrżła w łeb, żebym się znowu zapadł w autonomię? Anamnezję. A proszę bardzo, młoda lekarka zawsze staje do pacjenta otworem. Co powiedziawszy, pobram zaplecza tasak medyczny, sztukłam go po głowie. Pacjent osunął się do niebytu, potem otwarł oczy i zaczął powtórnie baranić. Dziękuję stukrotnie. To przynajmniej nie będę... Widać mieli. A jak komuna teraz rządzi?
frontem do demokracji, od kuchni do przodującego ustroju, na głos do gospodarki rynkowej, ciszkiem do nakazowo rozdzielczy, tu ministra czy wojewodę zdejmną, tu radę nadzorczą obstawią, tam znowuż cłem i ceną porównawczą dołek podkopią. O. A ludność nie protestuje? Owszem, strajkuje, ale już w innym temacie. A ostatnio Sejm zapodał, że najlepszy dla nas to był Pakt Warszawski i że do spraw zagranicznych mają się wrócić dawne towarzysze. To po co ja się budziłem z tej anatomii? Oj. Anamnezji. Dobrze, że miał pan... Będąc młodą lekarką, która wraz ze swą rubieżą znalazła się znowuż na wirażu epoki, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie troszkę zbaraniałym. Dzień dobry, pani doktor. Chciałbym, żeby mię pani doktor zrobiła kontrol głowy. Chętnie. A w jakim temacie? W temacie amnestii, bo niedawno spadłem z drabiny, wyrżyłem się w łeb i od tej pory miałem we łbie in blanco. Rozumiem. Zatrata pamięci. Tylko, że naukowo nazywa się to nie amnestia, ale anamnezja. Mnie tam wsio równo, może być Indonezja. Zbadałam pacjenta palpacją i opukiem. Zajrzałam mu wziernikiem do oka. Po czym ujałam mu głowę oburącz i mocno potrząkłam. Proszę pana, jeszcze troszkę chlupoczę, ale nie groźnie. Myślę, że jest pan na dobrej drodze. A kiedy pan spadł z tej drabiny? Będzie jeszcze za późnego gierka. Ho, ho, ho. To kawał czasu. A kiedy pan się ockuł? Dziś rano i z tym pierwszym krokiem przyszłem do pani doktor. O, to mię sprawia zaszczyt. Zaraz panu wykonam epikryzę i zabezpieczę terapię. Ale może jeszcze najsampierw przybliży mię pani doktor aktualną sytuację, bo jestem jak ta baka za rogiem. Miłą chęcią. Otóż, po gierku nastał taki jeden tłusty, a potem jeden generał, a potem stan wojenny. O rany, no i co? I nic, a potem trach i komuna się zawaliła. O matko, że też mnie przy tym nie było, że tego nie dożyłem. To już nie ma komuny? Ha, jakby tu panu powiedzieć, właśnie tak wraca. O kurczę, zamach stanowy zrobiła. Skądże znowu? Ludzie ją same wybrali. Jak? Ludzie to one też mieli w głowach tę Andaluzję? Anamnezję.